Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Kruka za płotem. Dzisiaj ze mną Kruk. Siema. Kruk, co dzisiaj robimy? No, chyba żniwa. Takie późne żniwa. Owsa i łubinu. Znaczy, no łubinu wczesne, ale owsa późno. Pizda! Rozjebana jak rękaw magika! Już leci odcinek jak chcesz. Wiem, siema. Siema, wiem. Przed chwilą o tym mówiliśmy, ale nie w takiej formie. Ja. Wyjąć tą muzę. O Boże. Ty co, chyba muszę się zmutować, co? Nie, poczekaj, tylko początek załączę i wyłączę. Nie, bo mi film zablokują. No już wyłączyłem. Wyłączyłem. Cześć, piorda to kurwa mać. Nie. No plan jest taki, że skoczę te moje trzy pola owca małe. Wsiądę na mój kultywator i potem jeszcze starczy czasu to będę siał. Kiedy na zajebana to walę na drugą. Jakoś modu mi brakuje jeszcze. Kruka, ja mam dzisiaj ambitny plan na to. Jaki? Uprawić pole i zasiać tam chyba pszenicę. Ty, bo... A da się? No a czemu nie? No przecież wrzesień jest. Ty, ale ta teraz... połowa ma trochę zrąbane uprawy, jeśli chodzi o sianie. Paczka małych budynków, Leo, brakuje. Przecież ci wysłałem, Leo, ty. No, Leo, paleno. Gdzie wysłałeś Pitola? Na oligacie, na Pitola. Na Pitola, na dysko. Na Dysgongle powiadać. Dysgordzie. No, spierdalaj Pitolku. O, wirus nami wysłał. No, pewnie jest tak. Piccolo, okej. Okay. A ty to spakowałeś jeszcze raz, czy to trzeba rozpakować teraz? Nie. No to zajebiście. Robię hajs i robię biznes, zajebiście. On mnie rucha, ja jestem sucha. Manila, okej. Okay. Helmut ma suchego karalucha. Super się bawi. I maliuchę na dupie. I w krzoki. Jeszcze dwa przejazdy i koniec pola. Ale mnie chyba już za ten tekst nie lubi. Bo Kruk jest głupi. Głupy. Musiałem, Kasper, to się tak idealnie wpasowało. O Boże, jeszcze to włączę. Nie mogę. Zaraz jeszcze test konwersji później będzie tyle. On mnie szuka, a ja jestem sucha. Dobra, ty tak zmutowany, więc S. Kruk się też zmutował. No baranna. Co ja nie wiem, snapów wysyła. A wiem, co ja tu snapów. Nie będę otwierał. Ja tam półtora godziny się bym wyjechał. A on jest tutaj, dobra. Teraz będę chciał tylko przestawić jego dombiska. Z kultywatorem tutaj, żeby jeździł już sobie na tym polu, a nie dam na 45. Więc elegante będzie. No i pół zbiornika prawie będzie z tego pola, z tamtego małego pola. No, perfect. Co ty chcesz? Jeszcze dzisiaj lub to późno. Nagrywany będzie. Tak. Się najeżdżę dzisiaj nowym nabytkiem. Nie zdradzę, co to jest. A wiesz, że dzisiaj jest ten? 15 odcinek już? Wow, ale dzięki. Wow. Czekam na 20. A czemu na 20? Na 20 muszę coś odjebać. A co ma się stać na 20 odcinku? Nie, że wywali playpa. Okej, w ogóle dodałem kolejnego moda, który nam się bardzo przyda.
O nazwie Obiekt Heider. O, o, to to. Jedziemy gościć. Jak tam Kacper, teleportacja maszyn? Nie używam, bo po co? No, umówiliśmy się już z Kacprem, kiedy możemy teleportować, kiedy nie. Jak pół sklepu wywalić, możemy teleportować. Tak jak ostatnio. Nie. Ja, Filip Heiser na pace będzie siedział? Bielszy nie będzie. Dobra, niech jedzie ten przejazd jeszcze. Co od tego punktu jest? On mi tu za godzinę skończył prawie dopiero. No nie, no przez ten truka internet zasrany, co pan? Ty już Kacper wszystko po rzepaku stależowałeś? Już dawno. Też. Bo w sierpniu. I tam lipcu. Już nie pamiętam. No i prosimy za kolejny olek. Drugie z trzech, muszę powiedzieć. Jeszcze to małe przede mną zostało. Tak? Tak? Sarny po asfalcie biegają. To nie działa? A wy spróbuj to wypakować. Że Kacper dwa razy go spakował, a nawet nie wiedział. Nie, przecież wysłałem prosto z modu. To może mu link wyślij. A ja nie wiem, skąd ty będziesz to pobierał. Ty masz te mody. A poza tym ja nie mam czasu teraz. FS nowinki. Nie no, pobierałem tu za Les Quartal. Paczka ma. Weź pomóc. No co ja? Ja nie mam czasu. Ty nic nie robisz teraz. Ja nie! Kosze! No to co, ale ty nie daj trochę na czas. Właśnie. Poza tym ty masz save'a i masz GPS-a. 1, 2, 3, 4. Poza tym to tu się nie. Wiem, tak, hacker za mnie nie był. No ja, znaczy kierownika. Bo. No i w końcu się udało. Czyli Kacper dobrze wysłał. Okej. Zaraz ci dam kierownika, czy pójdziesz sobie kupić lawetę. Tylko, że dopiero po zimie kupuję Keynesa, nie? Kurwa! Pięknie ten kruk zrobiłeś. Dobra, ja zjebałem. Czekałem, kiedy to powiesz. Kasper, już ma dwa shortsy nagrane. No, ja tak drugi raz sobie sprzedałeś. Trzeci. Tak. Dobra. Ara będzie tutaj skoszony. Ale nie powiedziałem modelu. Jeszcze nigdy nie powiedziałem modelu. Jak tam, Kacper, twoja MK? Elegantny. Tyk. Wojtuś, kiedy przyjeżdżasz w sieć kukurydzy na usługa? Może na następny sezon? No.
uważaj, bo ten sklep jest tam troszkę zrypany. Bo Kacper płot postawił. Ja postawiłem. Mam ci przypomnieć, kto postawił płot na całej mapie? Dobra. Kurwa, polałem się. Twoja laweta stoi na sklepie, jak coś. Aha, i wejdź sobie cycu jeszcze w kultywatory, bo mój keks. Nic nie słyszeliście, bo ja będę kupował ten kultywator, ten, co tam jest. Dobra. Elegante. Elegante, pole skoszone. Dobra, ten sobie tam talerzy, tak, talerzuje. Też jesteś odmutowany. Przecież jesteś odmutowany. Elegante, panie, panie. Dobra, trzeba jest drugie pole, bo już czas. Skakać tu i tam. Byłbyś to fajny mi. No jo, i tak to co leci. Tam widzę, że 50. Masz kierownika, kup se lawetę. Okej. Dobra. Co tu za sklep? No to Krutak zrobił ten sklep. Jak ja? Chuj. Przecież ja nie mam mikrofonu w grze. Jak nie? To mogłeś mnie zbutować sam, ty. Co? Mogłeś mnie sam zbutować. Ja nic nie słyszę. Musisz wejść tam, gdzie są wszyscy i musisz na niego kliknąć. Wtedy będziesz miał głośność. Ale jak z tym, bo ten sklep zrobił, nie? Że z lawetą nie idziemy jechać. Kurwa, zamknij łeb. Naciągnij ty, o właśnie. O, dobrze, dobrze. Kika, skoro to nagrywa, nie? Nie, nie było widać. Idź stąd, kur... Dobra, masz... Co ty zrobiłeś?! Gdzie ta lawa jest? Nie no! No kurna, na polu jest! Ty... Nie no, zbugował lawetę! Przecież ona się pęsi jakiegoś padaczka! No co ty robi?! Co jest? Gorąco, weź to. Czekaj, wyjdź. Widzowi. Zacznij wyjść. No nie, wywaliłeś ją w powietrze, no. I klikuj tam. Teraz działa. A, to ja chyba najwięcej zrobiliście. To co na wyrzucę owalię. No ale teraz ja tam zrobiłem i patrzę, przyleciała do mnie z powrotem. Kacper, czemu ty wziąłeś kontrakt? Co ci brałem znowu? Kontrakt wziąłeś. Ten sam. No i nie możesz go brać. Kruk! Co? To jest ręczne zaczepianie? Jest. Tak. No to dlatego nie mogę wyjechać, bo kurwa węże. A te węże się bugują. Ja mówię, czemu jadę 5 na godzinę, a to węże nie są podpięty, ty.
Kresnął gaz podłogę i piłuje jak Cybermaria Malucha, to chuj nie idzie. Jestem już na połowie puchlał. Gdzie to jest? A Krysa tak stoi sobie tutaj. Świrujesz pagana. To już nie zmienia się. Kruk przenoszę sobie moją bazę. Jaką bazę? Kto je płot postawił? Moje? No, Kruk przerabił całą mapę. Żeby nic skracać się. Ale to jest nie? No. A to nie ma, rozumiem, że tu H nie ma. Pewnie nie. O ja pierdolę. Wszędzie te płoty nastawił baron. No dobra, no to trzeba cofać nic innego. Trzeba się trochę pomęczyć. Bo Kacper chujno łatwiej zmyszać. No to trzeba się męczyć. Bo Kacper chujny, że ci pygnuje. Kurwa, pytanie zadawał idiotu. A po co sobie utrudnić, jak można sobie ułatwiać? Słyszałeś, że Kacper chujny, że ci pygnuje? Stała mi się to. Kruk, daj mi ten. Dobra, już. Co ci dać? Nie, bo myślałem, że pudziana nie ma włączonego, a jednak jest. No czemu włączyłeś? O, dzięki. Bo ja lawetę musiałem przestawić, bo mi się pomiędzy dwa słupy mi się zblokowała. O. Ale mam ping teraz, ty weź T-Mobile'a, zresetuj. A tam pierdolisz. Pierdolisz pan, kurba. Weź wyłącz ruch drogowy na chwilę. Nie, masz no pudzianę. Masz pudzianę. No nie mogę przyjechać. Masz pudzianę. Yeah. Mam pudziana? Dobra, patrz. Leci laweta. Przydała się tutaj... Teleportacji już o, nie masz. O, ląduje. Ląduje lawetą, dobra. Zaraz wyląduje, poczekaj. Aha, pod mapą jestem, zajebiście. Ty trolujesz? Co? Co? Co robię? Ty już dawno matkę strolował. Nie no. Chuj, jeszcze jestem trenowany na niego. Ja nie wiem, jak ci z tego sklepu tam lawetę z powietrza zabrali, jak ona tam lata. Też nie wiem. Rób co chcesz. Dałeś mi wolną rękę, żeby zrobić co chcę, to zobaczyć zaraz, co się będzie działo. Ciągnij pomachy do lata zaraz. Ale rób co chcesz z twoim tirem. O kurwa, kombajn to jaki. Kasper ma zakaz na branie kontraktów i ciul mnie to obchodzi, co on o tym myśli. A mnie krok interesuje. No tak tego nie wyjeżdżę. Bo już mam lagi przez tego. Ja też mam właśnie. No bo Kacper odpierdziela maniany. Kacper ma zwolnić pracownika. Kacper no!
helm cię nie miał i nie jebał i ci pipie palcem grzebał. Co ty chcesz? Nie bierzesz więcej kontraktu. No przecież nie biorę koszy u siebie. Albo jak chcesz brać, to musisz sam na nich robić, a nie pracownika pustego. Ten... A, ogólnie to ja muszę się rozejrzeć, gdzie, które gospy i kogo są. Bo żeby nie było, że czasem do nowy nabytek do Sielma zawiodę. Kto ty jest gospa? No to zapawiam przez wioskę biegu. Ja. Kto ty jest gospa? Kacper, ciulu, doganiam cię. Wy macie gospy koło siebie od razu? No. I ktoś ma siewnik, amazonkę. Każdy ma. Opryskiwacz Rex. Paszobus Kun. Kto to ma? Kurna, co ty kruka nie oglądałeś, że nie wiesz, która gospa to jest kogo? No nie. Ktoś tutaj ma opryskiwacz Hardy na drugiej. No, amazonkę, siewnik. Talerzy. Dwa zestawy zjechały. Alpego. Aha. To tu jest wilczek? Wilcuś, palcuś? Kruk, chciałem ci to zrobić, nie? Ale mówię, że cię jeszcze trochę lubię, to tego nie zrobię. Wiesz, co chciałem zrobić? Wiem. Nie sadzić. Sąsiadowi możesz zrobić. Pozwalam. Ale ty jesteś niemiły, Kruk. Załącz, idę. Czemu? Załącz idę, Kruk. Nie. Jak to zrobicie, to ja tu nie gram. No dlatego wolę mu nie dać tego... No, wiesz. O, Helmut sypie tutaj ładnie. Ty, Helmut, nagrywasz jeszcze? Cały czas. Dobra, czy ja mogę Kacpra zrobić jako administrator? Wilczur. Dobra, to już... Zablokuj! Nie! O. Dobra, kiedy ten nabytek ma przyjechać? Jak będą pieniądze. No na wiosnę. Nie. Do mnie też przyjedziesz wtedy. To kiedy to robimy? Dzisiaj jeszcze, czy nie? No dzisiaj. Za ile czasu tak mniej więcej? Nie wiem. Czemu to ja się u ciebie się do roboty zatrudnię, dobra? Tu nie ma co robić. Wsiądę sobie do Fendera i będę sobie jeździł kultrem. Ja idę do Fendera. Chcesz, to możesz sobie kombajny mój pojeździć. Trudno, ja już jestem w Fendzie, jeżdżę. Ogień idzie. Aha! Okay. Dobra, nie. Który jest twój kombajn? Ma case. No ale to możesz teraz wyjść, jak nie masz nic do roboty. Możesz iść sobie na przykład sokolaki nagrać. No na przykład. Tam nie ma co też co robić już. O! Co gro sieci ładne, zajebiste. Ej, kur! Nie no, ja mu zwalniam podwykonawcę. No czekaj, chcę zobaczyć, jak to sypie w ogóle. A, nie mogę, dobra. Wsiadaj sobie. Dobra, Kruk, spoko. Gospodarz usunął cię z serwera. No widzę. I po co to zrobiłeś? Żebyś mi John Deere'a oddał, bo ja wiem, co ty chciałeś już zrobić z nim. Ja nie chciałem go tepać, tylko chciałem zobaczyć, jak to sypie. Nie. Czemu na kruku jest 3 na 3 osoby? Bo to jest farming. Bo tutaj ty nadal jesteś. Idę na sokole zobaczyć. O. Przecież mi powiedziałeś, że nie idziesz. Zara powie, że go zmusiłem do tego. Jo. Kruk mnie do tego zmusił. Kurwa.
To tak za ile na krukach bić? Nie wiem. Bo w sumie ja będę mógł za chwilę na krukach bić, jak se sokole zrobię, to bym mógł se na kruku skupić siewnik do kuku, nie? Ciągnik. Ale to na następny sezon. Znaczy ciągnik tak jak zeszła sezon. To na następny sezon. Ciągnik se jedno największy od John Deere'a. Jezus John Deere. Co? Jezus John Deere. Stoi tam. Ale ja mówię... Aha, tam stoi, ja? No. No, tylko ze siemnik będziesz musiał podnieść. Ja się w ogóle porozglądam tutaj, co ja bym chciał, a czego nie bym nie chciał, wiesz? I się Helmizon nie popisuj. Czym? John Deere'ami. Wiem, że mam małego. Uuuu, ajajaj, pojechał. Nie no. Super, nie obrażaj się, spokojnie. I nie bij mnie. No i po co takie rzeczy gadać, tej głupi? No, to było w celach humorystycznych. Tak, ty jak się z tym dobierzesz, to zaczyna to wyzwanie. Tak, każdy dzień jest to... Albo w celach edukacyjnych. W celach przyrodniczych. Kacper, każdy wie, że masz przeciętnego. Czyli 1.5 centymetra. O, to ja bym go już zabił, nie? Nie, kruk, jak widzisz to moją głową, to był pysk. Dobra, ile jeszcze mi zostało? Na zakolach chcę muszę zrobić prasowanko chyba. To tutaj sobie jeszcze porobię. Bo koszenie już mam. Kacper to jest dobry człowiek. Dobra, kurde, tam cwaniakujesz. I wcale nie ma to małego. Ma ogromnego. Żart ze spodni wyłazi. Jak dziewczyny idą, to myślą, że ogórek se tam włożył. Ja nie wierzę, nie. Pasuje ci taka odpowiedź. Kruka, ciebie jak zobaczyli, to musieli to pić. O, Kacper, gdybyś się zmieścił do okna życia, to by cię tam oddali. O! Jak tobie stała pała jak sosna, no to dzieci się nie zmieściłeś. No jak Kasper powiedział, że ma dużego, no to nie ma co się dziwić. Naganiacza. Naganiacza do łóżka, okej. Okay. Takiego naganiacza, że same stare baby po 70 idą. Ooooo! Ale ci pojechał. O ja pierdolę. Kurwa, muszę wjechać z powrotem, bo przyczepy nie zabrałem jednej. Albo dobra, po jednej będę ciągnął chuj. Albo nie, chuj, dwie. Się tak podnieciły, że aż odpuściły kościół zamiast Kacpra. Ty. Ta akurat prawda. Stara babka za kościołem to kurwa szaleje. Ło. Bo odpuściła chociaż jedną mszę, to... To jest... No by naprawdę Kacper musiał ją zaciągnąć do łóżka. Dobra Kacper, będę cicho, bo mnie jeszcze zabijesz i tyle będzie. Ale się zasrałem. Znaczy nie zasrałem. Coś to było słychać, chłopie? No, jak krzesło pęka w pół. Gdzieś Bączysława zapierdolił. To nie byłem ja. To nie ja byłem Ewą, to nie ja skradłem drzewo, jo. To był klakier. A ten to też jest. Klakier puści klakier tego bąka puści, że kurwa ściany zawibrowały. Kacper, kurna! Nie no, idziesz do domu, Kacper. Co ja ci zrobię znowu? Masz tego pracownika wyrzucić. Skończę za pół godziny, to tam. Ile?
Nie no, 50 minut pokażę. Nie no, kurna, sam się dozwonię. Dawaj podwykonawcę. Po co? Dawaj podwykonawcę. No to ciąg nie jest szkodliwy. Chyba. Twój stary też jest szkodliwy, jak cię leje pasem. Ooo! No i po co wyzywasz się coś ci daje? Bo mnie denerwujesz! Dobra, ja słyszysz, bo go denerwujesz! Jo, prawnik już pewnie do ciebie puka. Kurwa, Kacper, wyłącz tego pracownika, bo ci... Ale on sobie jeździ po polu tylko! Spokojnie. Ale ty też używasz podpojęca. Dobra, tak się zakończył odcinek 15. Dobra, Kacper, powiem ci to spokojnie. Wiesz. Oh. Wyłącz tego pierdolonego pracownika, bo ci przypierdolę! Tak się skończył właśnie 15 odcinek. Na razie trzeba się dzieciaki.